Ogrodzenia nie tylko oddzielają teren działki, pełnią też funkcję estetyczną. Na rynku dominują obecnie nowoczesne systemy odznaczające się prostą, modernistyczną formą z horyzontalnym ułożeniem profili. Ważne są także rozwiązania techniczne zastosowane przy bramach, które mają pracować płynnie i cicho. Dziś zobaczymy, jak produkowane są ogrodzenia. W tym celu odwiedziliśmy firmę Baran Systemy Ogrodzeniowe z Tęgoborzy w Małopolsce. Firma Baran Systemy Ogrodzeniowe powstała w grudniu 2010 roku. Początkowo zajmowaliśmy się produkcją siatki ogrodzeniowej, natomiast na chwilę obecną nasz park maszynowy pozwala nam na produkcję szerokiej gamy nowoczesnych systemów ogrodzeniowych. Podczas projektowania wybierany jest model ogrodzenia. Ustalana jest wysokość przęseł. Architekt dostosowuje ogrodzenie do układu działki. Musi wziąć pod uwagę ukształtowanie terenu. Dalej projekt realizowany jest w zakładzie produkcyjnym. Przęsła ogrodzeniowe, furtki, bramy produkowane są z profili stalowych. Profile docinane są zgodnie z zaprojektowanymi długościami. Wykonywane są otwory technologiczne. Na stole spawalniczym elementy są ze sobą zczepiane, co zapobiega odkształcaniu się materiału. Następnie są spawane. Na koniec trzeba oszlifować spoiny. W ten sposób przygotowywane są także furtki i bramy. W słupach ogrodzeniowych wykonywane są otwory. Po procesie cynkowania prasuje się w nich nitonakrętki z gwintem. Będzie w nie można wkręcić zawiasy. Następnie wszystkie elementy, a więc słupy ogrodzeniowe, przęsła, bramy, trafiają do w pełni zautomatyzowanej lakierni proszkowej. Najpierw przygotowywane są do procesu lakierowania w trzystrefowej myjce. Kolejno odbywa się mycie i odtłuszczanie, spłukiwanie oraz neutralizowanie za pomocą wody zdemineralizowanej. Pracownicy laboratorium 4 razy dziennie kontrolują pH oraz stężenie kąpieli. Dalej detale są osuszane w temperaturze 90 stopni Celsjusza i kierowane do kabiny lakierniczej. Po drodze przejeżdżają przez bramki świetlne. Maszyna sprawdza kształt i rozmiar elementu i na tej podstawie optymalizuje proces malowania. W kabinie powłoka nanoszona jest równomiernie za pomocą 12 aplikatorów. Kabina wyposażona jest w aktywny odzysk farby, która krąży w obiegu zamkniętym, dopóki nie zostanie zużyta. To bardzo ekologiczne rozwiązanie. Po malowaniu w piecu wypalającym odbywa się proces polimeryzacji, czyli utwardzania powłoki. Jej jakość sprawdzana jest w laboratorium. Wykonywane są tu badania odporności powłoki lakierniczej na uderzenia. W komorze solnej próbki poddawane są działaniu środowiska korozyjnego. Wykonywane są także badania w komorze starzeniowej, które weryfikują, jak barwa będzie się zachowywać pod wpływem działania światła słonecznego. Tak przygotowane elementy trafiają do działu montażu, gdzie w kolejnych etapach powstają gotowe elementy ogrodzenia. My sprawdzimy jeszcze, jak produkowana jest siatka ogrodzeniowa. Z dwóch stojaków równocześnie pobierany jest drut ocynkowany. W pierwszym etapie jest on prostowany i naciągany za pomocą systemu rolek. Dalej w tulei ślimakowej i za pomocą tak zwanego noża drut jest zaginany i formowany. Maszynę można programować tak, aby uzyskać żądaną wysokość siatki. Można zmieniać również rozmiary oczek w siatce. Takie ogrodzenia produkowane są także z drutów powlekanych polichlorkiem winylu, czyli PCV. Jak powstaje taki drut? Po wyprostowaniu podawany jest do głowicy, gdzie nanoszona jest powłoka PCV w równej grubości na całym obwodzie powlekanego elementu. Za pomocą wału umieszczonego w cylindrze materiał na bieżąco tłoczony jest do głowicy wtryskowej. Po oblaniu warstwą PCV drut należy jak najszybciej schłodzić. Chłodziwem w tym przypadku jest woda, która krąży w obiegu zamkniętym. Po schłodzeniu drut nawijany jest w formie rozety.
W zakładzie produkowane są także ogrodzenia panelowe. Po ułożeniu w maszynie wyprostowane wcześniej druty przesuwane są do modułu zgrzewającego, gdzie systematycznie podawane są także druty poprzeczne. Za pomocą elektrod poszczególne druty zgrzewane są sekwencyjnie, co zapobiega niekontrolowanemu odkształcaniu się zgrzanych mat. Następnie mata przesuwana jest do prasy wykonującej przetłoczenia, które usztywniają cały element. W zakładzie produkcyjnym Baran systemy ogrodzeniowe w ciągu roku przetwarzanych jest 2000 ton stali. Fabryki w Polsce. Zasubskrybuj kanał, a na pewno niczego nie przegapisz. A jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o prezentowanej w odcinku firmie, odwiedź portal fabrykiwpolsce.pl.